Malarstwo renesansowe w Wenecji rozpoczyna się właściwie od Giovanniego Belliniego. W jego twórczości doszło do przejścia od tego stylu, nazwijmy go gotykiem międzynarodowym, do maniera moderna. To było malarstwo już takie typowo renesansowe, nowoczesne. Giovanni Bellini był uczniem swojego ojca, Jacopa, którego twórczości jeszcze nie dochodziły do głosu te nowe prądy, te impulsy, nazwijmy to renesansowe. Natomiast w 1453 roku siostra Giovanniego Belliniego, Nicolozia, wyszła za mąż za Andrea Mantegna. I ten wpływ Andrei Mantegni, kontakty z Mantegną, malarzem, który zafascynowany był antykiem, który wprowadził do malarstwa właściwie taką bryłę, bryłowatość w postaci kształtowane jak rzeźby. Ten kontakt Belliniego z Mantegną był bardzo owocny, oni wspólnie pracowali przez kilka lat. Obrazy z tego czasu są bardzo podobne. Jedna twórczość Belliniego inspirowała Mantegnę, twórczość Mantegni inspirowała Belliniego. Do 1460 roku, kiedy Mantegna wyjeżdża na dwór Gonzagu w Mantui, a Giovanni Bellini zaczyna się formować jego własne, indywidualne oblicze artystyczne. Bellini jest uważany za typowego malarza renesansu weneckiego, tym weneckim, słynnym weneckim kolorytem. To colorito weneckie stanie się cechą wyróżniającą malarzy weneckich w odróżnieniu od rysunku, od disegno, dominującego sposobów kształtowania obrazów we Florencji. Ten koloryt jest interpretowany jako taki bardziej wrażeniowy, emocjonalny wyraz w porównaniu z takim intelektualnym rysunkiem. Drugim elementem kształtującym oblicze artystyczne Giovanniego Belliniego był kontakt, wprawdzie krótki, ale jednak mimo wszystko z Antonellem da Messina. Oczywiście widział malarstwo malarzy niderlandzkich, XV-wiecznych malarzy niderlandzkich. Stąd prawdopodobnie pochodzi jego fascynacja pejzażem. I oczywiście, tak jak powiedziałam, atmosfera Wenecji, ten wenecki koloryt, to weneckie światło odbijające się w wodzie, ta barwność Wenecji, ten orientalny przepych, to wszystko musiało mieć wpływ na Giovanniego Belliniego. Giovanni Bellini nazywany jest malarzem ciszy, ale bywa też nazywany malarzem Madon. Oprócz takich wielkich retabulów ołtarzowych, portretów, w jego twórczości spotykamy Madonny. Ten obraz tutaj jest doskonałym tego przykładem. Jest to wersja, replika autorska kompozycji, która znajduje się dzisiaj w Galleria dell'Accademia w Wenecji. Ten wenecki obraz jest sygnowany i datowany. Tutaj wawelski nasz też nosi sygnaturę. Wenecki obraz powstał w 1487 roku. Taka data widnieje, jak powiedziałam, na obrazie. To był okres, kiedy Bellini pracował bardzo intensywnie. To jest czas, kiedy powstaje wielki tryptyk dla weneckiego kościoła Santa Maria Gloriosa dei Frari. Powstaje obraz, który jest w kościele Murano San Pietro Martire. I powstaje Madonna Wenecka, powstaje również ten obraz. Ilustruje bardzo dobrze nasza kompozycja sposób pracy Belliniego. Bellini się cieszył bardzo dużym powodzeniem, był artystą, można powiedzieć, rozchwytywanym. Pracował też dla ówczesnych władców Wenecji, dla dożów. I żeby sprostać tym wszystkim wymaganiom, tym wszystkim zapotrzebowaniu, musiał założyć spory warsztat, którym zatrudniał pomocników czy też uczniów. A jako uprzywilejowany malarz wenecki mógł zatrudnić większą ilość współpracowników, niż dopuszczały to ówczesne przepisy cechowe, przepisy korporacyjne. Bellini był nazywany Pictor Domini Nostri, czyli był takim oficjalnie uznanym malarzem serenissimy, malarzem weneckim. Stąd też te jego kompozycje malowane były z udziałem warsztatu. Mistrz tworzył wzór, tworzył rysunek, tworzył model, który potem był wykańczany przez współpracowników, ale także z udziałem mistrza. Sam Bellini powtarzał swoje własne kompozycje. Te Madonny stały się taką cechą wyróżniającą, takim specyficznym obrazem warsztatu Belliniego. Były przeznaczone do prywatnych wnętrz. Są bardzo, bardzo podobne. One są konstruowane według podobnego schematu. Madonna jest przedstawiona z takim parapetem, który tworzy jednocześnie dystans, ale z drugiej strony też taki kadr dla obrazu. No i dzieciątko w różnych pozach, przy czym też kładzie bardzo duży nacisk malarz na taką emocjonalną
więź obu postaci. I ten wenecki koloryt, który rzeczywiście na obrazach Belliniego, a potem Tyciana, tak naprawdę nie ma sobie równych. Społeczeństwo ówczesnej Wenecji dzieliło się w zasadzie na takie trzy warstwy. To byli nobili, cittadini i popolani. Bellini należał do tej drugiej warstwy, do tych cittadini, i domostwa, pałace zamożnych mieszczan, obywateli Wenecji wypełniały obrazy właśnie tego typu. Bellini projektował także ramy. Projektował ramy do wielkich retabulów ołtarzowych. Szczęśliwie zachowała się taka oprawa tryptyku właśnie we wspomnianym przeze mnie kościele Santa Maria Gloriosa dei Frari w Wenecji. Natomiast projektował też ramy do mniejszych obrazów dewocyjnych, do takich właśnie Madon, jak ta tutaj nasza. I jak wyglądał taki obraz we wnętrzu weneckiego domostwa, na zamożnym wnętrzu weneckiego patrycjusza, możemy zobaczyć na jednym z obrazów Carpaccia ilustrującym legendę o świętej Urszuli. Widzimy na ścianie właśnie taki obraz Madonny Belliniego w takiej właśnie architektonicznej ramie, taki jak tabernakulum, który to obraz pokazuje nam, jaką funkcję te obrazy we wnętrzach weneckich domów pełniły. One potem trafiały częściowo też drogą zapisów czy jakichś legatów do kościołów czy do bractw weneckich, ponieważ też zleceniodawcą bardzo poważnym Belliniego były te słynne weneckie bractwa, te bractwa większe jak San Marco czy też San Giovanni Evangelista, ale też dziesiątki dosłownie mniejszych takich bractw korporacyjnych. To były takie stowarzyszenia o charakterze zawodowym, korporacyjnym, charytatywnym, też religijnym, i te bractwa stanowiły klientelę Giovanniego Belliniego. I jego obrazy charakteryzuje właśnie ten spokój, o którym mówiłam, to jest malarz ciszy, też intensywny bardzo, bardzo koloryt. Koloryt, pejzaż, powietrze, światło, to są takie charakterystyczne cechy obrazów Belliniego, i pejzaż, który stopniowo zaczyna zajmować coraz większą część malowidła. Na tych Madonnach jeszcze jest ten pejzaż takim właściwie tylko tłem, natomiast na późniejszych obrazach Belliniego już zaczyna dominować. Nie są to konkretne miejsca, nie zawsze są to konkretne miasta, które można zidentyfikować. Niemniej wzorem niderlandzkim te obrazy już uwalniają się od ze złotego tła. Nie są już tak bardzo dekoracyjne jak dzieła Jacopa Belliniego czy jego nauczycieli. Bellini żyje bardzo długo, umiera w 1516 roku. W 1516 roku, w którym Tycjan kończy malowanie słynnej Asunty do kościoła Santa Maria Gloriosa dei Frari, i tu zaczyna się w zasadzie nowy etap malarstwa weneckiego, bo osiągnięcia, zdobycze malarskie Giovanniego Belliniego kontynuuje i z sukcesem rozwija Tycjan, który staje się malarzem cesarzy, malarzem władców, a Giovanni Bellini w zasadzie całe życie spędził w Wenecji. On poza tę Wenecję się nie ruszał, tworzył w swoim rodzinnym mieście, w zasadzie w każdym kościele weneckim, w domach weneckich te obrazy można było spotkać. Był malarzem bardzo znanym. Ubiegano się o jego obrazy. Izabela d'Este, słynna kolekcjonerka, próbowała nakłonić poprzez pośredników Belliniego do tego, żeby namalował jej obraz. Jeden z pośredników, zapewniając o tym, że dostanie księżna obraz wysokiej klasy, powiedział, że Giovanni Bellini jest eccellente in colorire, czyli jest po prostu wytwornym, wybitnym, wyjątkowym malarzem, jeżeli chodzi o koloryt. Też tak postrzegał go Albrecht Dürer, który w 1506 roku w lutym przybył do Wenecji. Poczuł się bardzo doceniony, dowartościowany, ponieważ Giovanni Bellini, nie kto inny, ale wielki Giovanni Bellini żywił uznanie dla jego twórczości. Tenże Dürer, spotkawszy Belliniego, to było 10 lat przed śmiercią Belliniego, mówi, że malarz jest już molto alto, jest już bardzo stary, ale jeszcze wciąż najlepszy w malarstwie.